OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. Choroby i zaburzenia psychiczne, coraz częściej o nich słyszymy, stają się coraz powszechniejsze, jednak nie zawsze tak naprawdę rozumiemy konkretne choroby, a bardzo łatwo stawiamy diagnozy, chociaż nie mamy do tego kompetencji. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Kolegium Medicum, Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o konkretnych chorobach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Spotykamy się kolejny raz. Mam nadzieję, że te rozmowy przynoszą odpowiedzi na takie najbardziej nurtujące pytania, zarówno młode osoby, ale też i rodziców, bo do nich także kierujemy ten podcast. Panie profesorze, na początek to, co mi przychodzi do głowy i pewnie mm. wielu osobom, jak to jest. Czy rodzice są odpowiedzialni za to, w jakim stopniu są odpowiedzialni za to, jak młode osoby czują się psychicznie, czy pojawiają się w nich jakieś zaburzenia? Mhm. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, dlatego że jeśli spojrzymy na, na historię psychiatrii, historię psychoterapii, to pojawia się wiele takich teorii, które bardzo obarczały rodziców odpowiedzialnością za pojawienie się zaburzeń psychicznych u dzieci. No, Przypomnijmy takie pojęcie, jak na przykład matka lodówka, która miała być odpowiedzialna za autyzm u swojego dziecka, albo schizofrenogenna matka, która miała być odpowiedzialna za schizofrenię. Czy wszystkie te koncepcje mówiące o tym, jak struktura rodziny, jak relacje w rodzinie. Mają przyczynić się na przykład do rozwoju anoreksji psychicznej. To, co, to, co jest w tych, w tych koncepcjach teraz no, sfalsyfikowane, czyli powoduje, że my się już do nich ani w nauce, ani w psychoterapii nie odnosimy, jest to, że one powstawały na podstawie bardzo takiego. Wąskiego warsztatu naukowego, obserwacji tylko z gabinetu terapeutycznego. Na przykład te tak zwane matki lodówki, czyli te matki, które miały doprowadzić do tego, że dziecko ma autyzm, okazało się, że są to osoby, matki, ojcowie, opiekunowie, rodzice dzieci autystycznych, które są straumatyzowane tym, jak ciężka i wymagająca jest opieka nad dzieckiem u, którego rozwinął się autyzm, który ma no wiele wskazuje na to, że tym najważniejszym aspektem w rozwoju, na przykład, całościowych zaburzeń w rozwoju, czyli w autyzmie, są warunkowania genetyczne. Czyli że my widząc w gabinecie, widzimy tylko fragment, i w związku z tym jest nam niezwykle łatwo. Obciążyć rodziców, bo nie widzimy genów, nie widzimy kontekstu kulturowego, nie widzimy wielu innych elementów, które w takim nowoczesnym myśleniu etiologii zaburzeń psychicznych są najważniejsze. Bo my obecnie, gdy no, próbujemy poznać uwarunkowania zaburzeń psychicznych, to po pierwsze jeszcze ich dokładnie nie znamy. Po drugie, najprawdopodobniej jest tak, że zaburzenia psychiczne wynikają ich pojawienie się z interakcji pomiędzy naszymi genami i środowiskiem. Czyli wszystkim tym, co dzieje się wokół nas już na etapie życia wewnątrzłonowego i zaraz po urodzeniu. Czyli na przykład jakieś trudne warunki emocjonalne dla, dla kobiety będącej w ciąży, albo wręcz jakieś traumatyczne doświadczenie przed ciążą, może wpływać na to, które geny u dziecka będą aktywizowane, a które nie. Przekaz, takie przekazywanie pewnej informacji modyfikującej ekspresję genów, może być na przykład przez mikrobiotę, czyli przez takie prze, prze, przechodzenie, kolonizowanie, układu pokarmowego dziecka przez bakterie pochodzące od, od matki, no, które, które pojawia się taka możliwość, żeby one również tworzyły mikroflorę jelitową u, u dziecka w czasie, w, czasie, w czasie porodu. Więc my obecnie o etiologii zaburzeń psychicznych myślimy jako interakcji pomiędzy tym, co genetyczne, a tym, co środowiskowe w wielu tego aspektach. No i tutaj, gdzie tutaj są rodzice? Oczywiście, rodzice mają znaczenie, jeśli chodzi o rozwój dziecka, jeśli chodzi o to, czy to, jak kształtuje się relacja z rodzicami, działa ochronnie, czy samo w sobie dzieje się, czy jest czynnikiem ryzyka. Ale my możemy mieć w gabinecie terapeutycznym do czynienia z sytuacją, w której mamy dwie osoby o bardzo zbliżonych objawach, w wypadku których Udział czynników środowiskowych związanych na przykład z relacjami rodzinnymi jest bardzo różny. W związku z tym my współcześnie w psychoterapii, w tym zwłaszcza w psychoterapii rodzin, my nie koncentrujemy się na tym, żeby poszukiwać jakichś, no, takich błędów rodzicielskich, czy, czy, czy powodów, dla których u dziecka rozwija się psychopatologia w związku z relacjami rodzinnymi, czy Relacjami z poszczególnymi rodzicami, tylko bardziej myślimy o tym tak, że jeśli zjawia się u nas rodzina z dzieckiem, z problemami, to my chcemy, żeby ta rodzina się wzmocniła, żeby była taką rodziną do zadań specjalnych. W bardzo wielu rodzinach są konflikty małżeńskie i w tych konfliktach małżeńskich dziecko jest jakoś wkomponowywane w ten konflikt. I jeśli dziecko nie ma podatności na rozwój problemów psychicznych. No to być może będzie z mniejszą chęcią przychodziło na święta do rodziców w dorosłości, ale nie musi mieć zaburzeń psychicznych. Jeśli ma podatność, ten czynnik może wpłynąć na rozwój zaburzeń, a utrzymujące się konflikty mogą utrudniać leczenie. Czyli że my nie zastanawiamy się nad tym, czy psychopatologia dziecka uwarunkowana jest relacjami rodzinnymi, tylko bardziej zastanawiamy się nad tym, co rodzice, co rodzina musi zmienić, żeby. Dziecko ma miało większą szansę, większą możliwość na y, ustąpienie objawów czy, czy wyleczenie się. Bo tak łatwo też przychodzi mi do głowy mm. taki przykład, że mamy rodzeństwo. Ci sami rodzice, jedno dziecko jest, y, ma powiedzmy na przykład zaburzenia lękowe, a drugie idzie przez życie jak taran, niczym się nie przejmuje. Ale każde dziecko rodzi się w trochę innej rodzinie. Też y, my. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, w którym ro rodzina jest taka bardzo mała. No? I że właściwie to, to, to znaczenie, jakie my przypisujemy relacjom z rodzicami związane jest z tym, że w naszym współczesnym świecie dziecko ma kontakt z bardzo ograniczoną ilością ludzi do momentu, do którego nie pójdzie do przedszkola czy, do, czy wcześniej do, do żłobka. No są też takie, takie dzieci, które pierwsze relacje społeczne zaczynają budować w, w zerówce, no bo, bo wcześniej na przykład są w jakimś takim bardzo ograniczonym kręgu rodzinnym czy towarzyskim. Z dość osamotnionymi, na przykład w mieście, w którym nie mają innych więzi niż zostawione gdzieś daleko w domu więzi. Rodzicami. Więc no, jest takie powiedzenie, że do wychowania dziecka potrzeba wioski, i myślę, że ten taki najważniejsza nauka, jaka wypływa z patrzenia się na to, czego my potrzebujemy w rozwoju, w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju psychicznym, jest w to, żebyśmy mieli szansę wchodzić w relacje z większą ilością osób. Żeby ten trud opieki, rodzicielstwa, wychowywania był podzielony na, na wiele Osób być może nie tylko spokrewnionych z nami, ale takich, które nam są emocjonalnie bliskie, takimi nowymi. Nowymi rodzinami. Może, może powiem o, o jednej takiej sytuacji, w której my jednak myślimy takimi kategoriami zero-jedynkowymi, jeśli chodzi o odpowiedzialność rodziców czy opiekunów. No to są takie sytuacje, w których dziecko ma jakiś rodzaj traumatycznych doświadczeń, jeśli jest ofiarą przemocy: takiej przemocy, która jest fizyczna, seksualna, emocjonalna, czy przemocy, która jest bardziej subtelna, ale też y, niezwykle ważna i szczególnie istotna w wypadku mniejszych dzieci, to jest taka przemoc polegająca na niezaspokajaniu potrzeb dziecka, w tym y, potrzeb y, emocjonalnych. Y, możecie Państwo znaleźć w sieci taki eksperyment sprzed lat, y, takiego psychologa społecznego, tronika y, y, Still Face Experiment. Tam Państwo możecie zobaczyć, jak moment, w którym twarz Matki staje się kamienna, przestaje być receptywna, przestaje odzwierciedlać dziecko w relacji, staje się momentem, w którym dziecko traci spójność psychiczną, rozpada się, zaczyna, zaczyna cierpieć. Więc my wtedy, kiedy pojawia się trauma, myślimy, myślimy o odpowiedzialności. Mhm. Ale to można powiedzieć, że większość. Przypadków, mm -hmm. no bo tych zaburzeń mamy dzisiaj dużo, to nie jest tak, że Cała wina jest przerzucona na rodziców i możemy trochę tej winy z nich zdjąć, bo myślę, że to też może być jakimś takim elementem hamującym przed y, stanięciem twarzą w twarz z problemem. Mam dziecko z zaburzeniami, nie może jest chwilowo smutne, może to okres dojrzewania i to przejdzie. Tak, ale y, myślę, że, że y, y, tak uważam, y, że myślenie o zmianie, a nie odpowiedzialności jest czymś, co nam... Y, no trochę dodaje skrzydeł. To znaczy, pozwala nam nie grzęznąć przeszłości, nie zastanawiać się nad tym, jakie błędy popełniliśmy, tylko myśleć o tym tak, że, że, że to jest taki pierwszy dzień naszego wspólnego życia, który, może się, który się może po prostu zmienić. I że niestety czasami jest tak, że jeśli u dziecka z różnych bardzo złożonych przyczyn rozwijają się problemy psychiczne, zaburzenia psychiczne, to że to. Że musimy zrobić po prostu czasami więcej. A jeżeli mówimy o zaburzeniach psychicznych, to czym one się różnią od choroby? Czy to jest to samo, czy używa wymiennie tych określeń, czy jednak choroba to jest coś więcej? W takiej światowej nomenklaturze słowa choroba psychiczna, czyli mental illness, już się nie używa. To jest właściwie takie nasze bardzo lokalne przyzwyczajenie, że my nadal mówimy o chorobach i zaburzeniach to użycie pojęcia choroba jest psychiczna jest trochę takie intuicyjne I czasami nawet dla psychiatrów trudne do zdefiniowania. Zwykle jak mówimy o chorobie psychicznej, to mówimy o takim zaburzeniu psychicznym, które jest ciężkie, długotrwające, wymagające intensywnego leczenia. Więc na przykład o m, m, zaburzeniach lękowych powiemy właśnie, że są zaburzeniami, a na przykład o y, y, schizofrenii Powiemy, że jest chorobą, ale w gruncie rzeczy tego pojęcia, choroba psychiczna, już niespecjalnie powinniśmy, czy nie ma powodów, dla których tego określenia powinniśmy używać, ponieważ no, jest tak, że osoba, która cierpi na. Na schizofrenię, może wieść satysfakcjonujące i no, jakby takie pe pełne, pełne życie, no tylko musi pamiętać o tym, że, że, że musi, brać, musi brać leki czy, czy podlegać psychoterapii. Więc tak, historycznie używamy tych pojęć, ale raczej one już nam nie mówią tak dużo o tym, jak zaburzenie, jak zaburzenie psychiczne wpływane. Na czyjeś życie, czyjś los. Mhm. Ale czy możemy mówić o tym, że te zaburzenia się leczy? Tak, zaburzenia psychiczne się leczy, i my w leczeniu zaburzeń psychicznych jesteśmy dość efektywni. Na przykład, jeśli chodzi o psychiatrię dzieci, młodzieży, to. Patrząc na statystyki, rok po rozpoczęciu leczenia 50% dzieci, które zgłosiły się do psychiatry, nie ma objawów. W wypadku większości pacjentów, jak stosujemy psychoterapię czy terapię rodzin, wystarczające jest od kilku do kilkunastu spotkań. Tylko pewna grupa wymaga bardziej intensywnej pracy terapeutycznej, hospitalizacji, terapii dziennej. No niestety też są osoby, którym w gruncie rzeczy pomagamy dotrwać do dorosłości, po to, żeby już w dorosłości bardziej świadomie podejmowały decyzję o tym, że, że chcą się leczyć, definiowały cele tego leczenia. Ale jeśli popatrzymy na to właśnie tak z perspektywy ogólnej efektywności, to to tak, to to, że mamy zaburzenia psychiczne na jakimś etapie naszego życia. To nie oznacza, że, że będziemy mieli je całe życie. I powiem więcej, że czasami mamy takie wrażenie, zresztą też możemy znaleźć to w różnych teoriach, konceptach w obrębie szkół psychoterapii, że czasami przejście kryzysu psychicznego, na przykład w dorastaniu, powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej siebie rozumieć i tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje w życiu. No, tak na przykład rozumiemy kryzys adolescencyjny. Taki, no, dojrzewanie jest jednym z największych wyzwań, jakie, jakie pojawia, się, pojawia się w naszym życiu, to jest kryzys biopsychospołeczny. I kryzysowe przejście dojrzewania może oznaczać, że my konflikty, trudności związane z dojrzewaniem jakoś rozwiązaliśmy. A czasami to, że my przez dojrzewanie przychodzimy tak łagodnie, nie buntujemy się przeciwko rodzicom, nie eksperymentujemy, nie, nie pokazujemy po sobie trudności, i wyzwań, które związane są z dojrzewaniem, powoduje, że kryzys mamy na przykład koło 30-35 roku życia i też męczymy się w relacjach z innymi. Mhm. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.